Cześć, witajcie moi drodzy, witam dzisiaj bardzo strasznie w kolejnym materiale na moim kanale, a dzisiaj moim Państwa gościem jestem ja. Także lecimy do relacji z Food Champions, bo właśnie tylko o to tutaj dzisiaj. Chodzi ostatnie chyba 13 spotkań, nie to chyba troszkę więcej, nie 13, zaczynaliśmy z bilansem 16, 1 niedzielnego streama, wszystko poszło gładko i przyjemnie za pierwszym razem, choć może nie do końca przyjemnie, bo trzy pierwsze mecze to były jedne z gorszych spotkań jakie zagrałem w tym roku chyba w FIFA, choć... Wydawało mi się, że ja robię wszystko dobrze, tylko że grałem z Mam wrażenie, że bardzo dużo osób zwłaszcza tak ma, także jest to może słaba wybówka, ale jak ktoś był na streamie, to i pewnie po tych bramkach też niektórych za chwilę zobaczycie, że, że działy się rzeczy niesamowite. Jakoś ten mecz na przykład, tutaj jest tylko i wyłącznie moja wina. Trzy razy straciłem identyczną bramkę z wyniku 2-0, e, tracę prowadzenie na 2-3 w dogrywce. No, identyczny gol, podanie e, do napastnika i zejście większością w prawą stronę, uderzenie po krótkim słupku. Niesamowite dwa razy. ん O nascaja potem jest troszkę wreszcie obudziłem indywidualna akcja Neymara na 3 do 3 wychodzimy na, na Remis, a chwilę później na prowadzenie już w drugiej połowy dogrywki Rafa zagrywa dobrą piłkę Dombapę, w tym tak jak wspomniałem w średnim materiale, wpuszczałem Rafę, wpuszczałem Tomka Müllera bądź Didi'ego na SPD od połowy Fu Champions, ponad połowy Champions, chyba na stanie 10 spotkań był to Didi Indidi sprawował się dużo, dużo lepiej niż Tomek Miller, ale to głównie ze względu na to, że obok mam po prostu to niego crossa no i lepiej mieć właśnie obok. Do niego, kroz takiego typowego spd niż nież Tom który o defensywie mało co wie. Kolejny mecz zwykły Ronaldo, który ukąsił już na początku spotkania, e, oczywiście z Kikofa, ale co, jak co, ładne uderzenie. E, te spotkania zaczynałem formacją 4-4-2. E, do tego spotkania, czyli do niedzieli, grałem formacją 4-2-3-1. Grało mi się ok, ale stwierdziłem, że zmieniać ją by nie, pobawiłbym się Mbappe i Neymarem na NC. Nie był to dobry pomysł, bo w obronie mi się grało tragicznie. Kilę Mbappe na 1-2, no to właśnie, po. Ta sytuacja, jak źle grałem w obronie tą formacją, ale ta sytuacja też z to już jest w ogóle komedia, oddanie bramki i musimy wracać z 1 do 3. I 51. minuta, Tomek mylę, musiał się tutaj troszkę pokręcić, podanie do Neymara, Mbappe ładnie kończy po krótkim słupku, cały czas jest w moim składzie Kylian, Mbappe w wersji Toty i i nie będę go sprzedawał. Po tym co robi nawet jak zwykła wielka wersja, tak jak teraz widzicie, z lewej nogi ładuje mi okno. No to, to coś to chyba znaczy. Teraz Simon, dobra piłka do Neymara, ten jeszcze do bapę i ponownie z lewej nogi ładuje. Mm, nie było spalonego, bo tam zaspał jego lewo wącę, ale tutaj jest sytuacja naprawdę komiczna. Adamo Traore faulu fauluje mi Aleksa San Sandro na środku boiska, przez co ten leży kontuzowany, ja tracę piłkę to nim crossem, bo nie mam wtedy do kogo podać, nie miałem jak uruchomić lewej strony i z tego idzie kontra, gdy nie mam lewego obrońcy i on mi strzela ramkę także po tej bramce lekko mi przeasiadła, nie ukrywam. No, nie było, nie było łatwo, i to spotkanie przegrywamy 4 do 5. Bo tu jeszcze Simon strzelił e, z Kikofa, no, ale to już nam absolutnie nic nie dało. Kolejny mecz na zniszczonej psychice. Wierzyszamy w potężny zespół PL, Czerwony Richarlison, Czerwony Griezmann pokazywały, że, że ten przeciwnik oprócz, oprócz drugiego składu również potrafi coś tam grać. No ale zobaczcie tą bramkę, dośrodkowanie, Piła odbija się od Karima Benzema, na którego początkowo nie byłem w ogóle przyłączony i on biega z tą piłką do bramki, bo było takie opóźnienie, że nawet nie zdążyłem, nie, gra nie zdążyła za, załapać tego, że kliknąłem kółko. Kolejna bramka, Sain Maksimin ładuje im poprzekę, Piła spada, bo wręcz się obija od Grismana i tak strzela bramkę, Sain Maximin na 1 do 260 mm. i to było kolejne z właśnie z ciekawszych spotkań. I, I przegrałem, i przegrałem. Ten mecz tak się skończyło. 17-3. Zrobione 16-1. I trzeba zrobić niesamowity comeback, Żeby ten weekend jeszcze był udany. Czyli Elita 1. 27-3 17-3 Zobaczmy, ostatnie 10 spotkań Full Champions Mbappe ładnie Do Neymara odgrywał i wychodzimy od razu Na prowadzenie szybko hmm. Kolejna akcja, od razu Kylian Mbappe przypycha Wandajka. No widać, widać, że ta karta Toty Potrafi, potrafi również coś innego robić niż, niż ten zwykły, czyli tylko biegać Kylian Mbappe Ponownie do Neymara bramka bramkarz 3-0 do I to był pierwszy mecz tego dnia, który faktycznie został totalnie zdominowany także Czynnik mógł sobie tylko zrejdź a nie jeszcze walczyć do dogrywki, bądź nawet wygrać. Tak się stało też w tym przypadku. Kolejny składnik też również, fajne, ciekawe karty. Mamy tu Mareza, Werca, Frankiego de Jonga. No i właśnie, i tak to się zakończyło, że ten Avert z jakimś cudem przepłynął mi Ramosa, może nie przepłynął, po prostu odebrałem piłkę Ramosem, ale chyba na tyle niefortunnie, że ona mu jakoś przeleciała pod nogami i Kai strzela, ale chwilę później odpowiada Neymar, w podobny sposób też po krótkim słupku uderzenia, wiemy, że jak w tym roku te uderzenia po krótkim słupku są OP, Kylian Mbappe wjeżdża w pole karne, no i tutaj szukałem, szukałem Benzemy do końca, ale że nie znalazłem, no to stwierdziłem, że no jednak jak ma 98 werala i dosyć wysoko strzały, to takie sytuacje może kończyć i skończył, i skończył również kolejną, także także no nie, nie mogę o nim powiedzieć złego słowa. Oczywiście jego cena jest holendarna. 4 miliony monet na, na ps 4 do tej pory, także że to jest naprawdę spory wydatek jak na mnie, ale mimo to Francuza sobie zostawię chyba, chyba, że ciekawe rzeczy wydarzą się w player pickach w czwartek i trzeba będzie ten składnik troszkę Troszkę zmieniać zwykły Neymar, zwykły Mbappe wokół kodowskiego składu. Pokazuje jak nadal te karty są OP, ale jeszcze bardziej OP jest Sancho, na którego w ogóle na Sancho Toca oraz, e, oraz Lotara Mateosa grało mi się z najciężej w tym weekend. I tu mamy 0 do 2 w 50 minucie. Oczywiście przegrywając ten mecz, trasy wszystko nie ma szans na Elite 1, ale walczymy do końca. Kylian Mbappe, asysta od Simona, e, czyli jedna z większych gwiazd w ten weekend, jeśli chodzi o. E, o cały wkład w najważniejsze bramki oraz asysty z ławki daje mi niesamowicie dużo tak jak teraz w tym przypadku Simon kolejna no prawie że asysta bo ta piłka ostatecznie dotarła, nie dotarła ale spadła mu pod nogi no to to wykończył z lewej nogi ma 5 wiadek słabszej nogi także tutaj nie ma żadnego problemu 90 tak pod ta minuta wróciliśmy z 0,2, to trzeba by nie podwyższyć na jeszcze więcej Simon na 3-2 oczywiście on tutaj tylko dołożył nogę po, po dobrej akcji Neymara na skrzydle ale to i tak to i tak się docenia i wygrywamy to spotkanie lecimy i zaczynamy zabawę z Klianem Urodzinowym Bapę i spółką. A spółka ciekawa, bo jest tutaj takie karty jak Neymar 95, Franki chyba czerwony, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj pomału zaczynało się już show naszego drugiego napastnika Karim Benzema, który całą tę ligę weekendową przegrał na skrzydle, i to była chyba moja najgorsza decyzja. Ten weekend, że, że grałem nim na skrzydle. Oczywiście nie spisywał się on tam też źle. Nie, że był słaby, tylko po prostu nie, wykorzy nie, nie wykorzystywałem jego potencjału. Ta karta jest naprawdę mega, mega dobra. I nie przez, nie przez przypadek kosztuje tyle monet na p 4 tam póki co chyba 800 tysięcy, a na początku kosztowało nawet milion, milion sto, także ja Benzemy polecam, mimo że mam go za darmo, oto zobaczcie jak niektóre mecze karował, tak jak na przykład i ten, jak i poprzedni, ładne zagranie Dąbapę, mimo że on balans ma tragiczny, to w takiej sytuacji potrafił się zachować i strzelić bramkę, kolejny mecz, Timo Werner, Team of the Season, Son, czerwony Tomek Miller y na współkę z Sedorfem. Nie wiem, czy tam jeszcze był Wiejra, czy nie, nie, chyba nie, Petit był jeszcze w środku pola, okej okay, Czyli ten tą Kielner musiał grać trochę wyżej Ale to nie, nie szkodzi, Neymar 21 minuta, wychodzimy na prowadzenie Szybko, bo szybko, ale jeszcze szybciej Podwyższamy prowadzenie Kilianem Mbappe, który tutaj no, lekko mu się wylotem, ten nie ma co Ukrywać, myślałem, że, że to nie ma szans Żeby to wpadło do bramki, ale jakimś cudem wpadło Kolejny ciekawy składnik Bo tutaj średnia ataku e, Tempa wynosi 99 Lozano, <laughs> Insigne oraz Simon, No ale, e, ale było bardzo ciężko, mimo to, że ten skład e, skupiał się tylko i wyłącznie na jednym stylu gry. No to od Karim Benzema dopiero w 63 minucie musiał tutaj lekko pokręcić się w polu karnym. Chwilę później Neymar aż wyrolował Maldiniego, który pat na ziemię. No, e, no i tylko już tutaj dokończył dzieła zniszczenia Brazylijczyk. Chwilę później duży nie musiał się otworzyć, nie mógł tak... Aż tak być cofnięty, tylko wreszcie zacząć strzelać bramki. na no to a podwyższył prowadzenie. No i tutaj już było przeciwnikowi bardzo, ale to bardzo trudno wrócić do tego meczu. ciekawy skład. Znowu Lotar Mateos, Alan Manolas, Dawid Luiz. Szczerze mówiąc, na tym Manolasie, że znaczy, wiadomo, dziwnie się wypowiadać o karcie, którym się jeszcze nie grało, a grało się tylko i wyłącznie na niego. No to mimo wszystko trochę się zawiodłem. Ten Manolas jest totalnie był niewidoczny z spotkania, który na niego grałem, nie było cięgo tempa, bardzo łatwo jest go przepchnąć, także mm, jeśli wypadnie w player pick z jakimś innym równie ciekawym e, zawodnikiem chociażby na ławkę, to, to chyba nie będę się zastanawiał i po prostu wezmę tą drugą opcję. Kolejny składzik, mm, bardzo drogi czerwony Rashford, Alan Sancho i tak dalej i tak no, dalej, ale no wiadomo, jak już mamy etap gry, te karty, muszą być na wysokim poziomie, tutaj nie ma o czym dyskutować. Mm, no i lecimy, siódma minuta. Pierwsza akcja przed nami Karim Benzema tutaj lekko musiał pokręcić się przed polem karnym. No właśnie, to zazwyczaj te onkerowo te akcje rozgrywał, a nie Mbappe, który jest dwa razy zwinniejszy i szybszy i tak dalej. Neymar po raz pierwszy, Neymar po raz drugi z rzutu wolnego. I tutaj pomału Neymar zaczął się rozkręcać i to cieszy, bo w ostatnich Food Champions no tak średnio mógłbym polegać na Neymarze i ta jego pomoc była, była znikoma w tych ostatnich spotkaniach najtrudniejszych a tutaj proszę przesunięty na skrzydło, a nie na było i zaczął radzić sobie świetnie Karim Benzema Mia Marcela Desaiego który na jego balans troszkę czasami uniemożliwia takie dokładne cofanie się, obracanie się w polu karnym, nawet własnym em... I ostatnie spotkanie Food Champions wyciągnięty bilans 16-1, 17-3 i 26-3 Najsłabszy skład w całym Food Champions jaki trafiłem, trafiłem właśnie na niego e, w meczu o Elite 1 To pokazuje jak z tą grą dzieją się rzeczy w tym roku, no iście niesłuchane No to nie powinno mieć miejsca, tutaj <laughs> powinien być przynajmniej e, Grać porównywalny do tych po prostu lepszy, od tych, które trafiałem poprzednio, a tak się nie wydarzyło. I w 60 minucie, gdy przeciwnik oddał tylko jeden strzał miało miał naprawdę znikłają posiadanie piłki, wygrywamy to spotkanie i takim oto sposobem udaje mi się wbić najwyższą elitę Food Champions. Także tak prezentowały się moje ostatnie spotkania w lize weekendowej, zakończone pomyślnie, ale na początku była lekka katastrofa. Także jeśli nie chcecie przykawy streamków, to zapraszam na, na Twitcha, tam codziennie wieczorem streamy I nic. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli wam się spodobał, możecie zostać kciuka, subskrypcję. Ja wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się, do